Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłaniam. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na demonstrację aplikacji Messenger działającej w systemie macOS. Dlaczego taki wybór? Ponieważ na początku czerwca pojawiła się aktualizacja tejże aplikacji, a wraz z nią skokowo wzrósł poziom jej dostępności. Nie jest idealnie, bo jeszcze nie możemy powiedzieć o tej aplikacji, że jest to spełnienie marzeń w kontekście dostępności cyfrowej, czy chociażby dostępności dla VoiceOver, ale już da się tego programu używać. A zresztą zobaczcie sami. Mamy otwarte okno Messengera, któremu możemy się teraz przyjrzeć. Jest to, jak wspomniałem, wersja, która pochodzi z początku czerwca 2022 roku i bardzo mocno przypomina ona oczywiście wersję mobilną, więc ja nie będę teraz Wam tłumaczył, jak działa Messenger, bo zakładam, że każdy z Was to doskonale wie. Teraz tylko przejdźmy się i zobaczmy, jak to okno wygląda. W tym momencie mamy zmaksymalizowane okno. Utwórz wiadomość. Możemy tutaj skorzystać z kilku opcji takich, no klasycznych, czyli Adrian po prostu Wyke. Utworzyć wiadomość. Mamy tutaj wybrany kontakt Adriana Wyke, bo po uruchomieniu Messengera odpala nam się jak gdyby ostatnia konwersacja. Połączenie głosowe. Klasycznie możemy wykonać połączenie głosowe do naszego rozmówcy. Rozmowa wideo. Możemy nawiązać rozmowę wideo. Wyszukiwanie wiadomości. Możemy przeszukać wiadomości. Te, które prowadziliśmy opcje z naszym czatu. Rozmówcą. Mamy tutaj opcję czatu, czyli możemy poblokować i tak dalej. No, nie będę opowiadał aktywny. O funkcjach Messengera, bo to jak gdyby jasna sprawa. Mamy informację, kiedy kontakt ostatnio był aktywny. Marketplace, to już nie będziemy tłumaczyć. Prośby tu się pojawiają, wiadomości od osób, których nie mamy lista na wątków. Liście kontaktów. Tutaj mamy listę wątków. Lista wątków tak naprawdę to są przewijania poziomego. Wszystkie nasze kontakty. Kontakty, czat w wątku Anna Miętos, czat czyli w wątku osoby, Anna Sachar, z którymi wątku Karol Rybicki, rozmawialiśmy wątku Karol Rybicki, wątku i Karol Rybicki. Na której tutaj osobie ustawimy nasz fokus voice-overa, wyjdziemy z interakcji, to zwróćcie prosi, uwagę, jak cofnę się. Rozmowa, połączenie głos Adrian Wyka, utwórz wiadomość a, Adrian się Wyka, połączenie nie zmienia, czy muszę tam aktywny, kliknąć place, sekundkę. Szukaj, prośby. Bo ja wcześniej przełączam się innym sposobem i zaraz też Wam pokażę jakim. Lista wątków, czyli wracamy. Popatrzcie, gdzie mamy Karola. Klikam w Karola, wychodzę z interakcji. Ustawienia, obraz. I teraz list prośby. Zobaczcie. Opcje czat, wyszukiwaj, rozmowa, połączenie głos Karol Rybicki. Karol Rybicki. Tu sobie ustawię hotspota, żeby wiedzieć. Dlaczego hotspota? Bo zobaczcie, mogę też albo wchodzić tam na tą listę i zmieniać sobie wybierać kontakty, a mogę też korzystając ze skrótu command i prawy nawias kwadratowy lub lewy nawias kwadratowy przełączać się, słyszycie, poprzedni czat, następny czat, następny czat. Napisz wiadomość, którą poprzedni chcesz wysłać, czat, napisz wiadomość, to zobaczmy, kto to utwórz był. Utwórz wiadomość, Anna Sacha. Ania Sacha. Poprzedni kolejny czat. Poprzedni napisz czat, wiadomość, którą kto to utwórz był. Wiadomość, Anna Miętus. Poprzedni czat. Kolejna napisz Ania. Wiadomość, utwórz wiadomość. Kolejny poprzedni Tomasz czat. Tomasz Pawleta. Tomek Pawleta. Jak wyglądają te wiadomości? Wyszukaj opcję, market, szukaj prośby. Kolejną lista pozycją, lista wiadomości, którą tutaj mamy, to jest lista, lista wątków. O liście wątków. Lista wiadomości. Jest lista wiadomości. Ja idę oczywiście przy włączonej szybkiej nawigacji od lewego górnego rogu w prawo. Gdy sobie rozwiniemy taką listę wiadomości, wiadomości to mamy tutaj na twoje pytania, to przede wszystkim warto sprawdzać rozmowę z dzięki Tomkiem. Rozmowy rozwijają się od najwcześniejszej, czyli jak chcemy skoczyć do najświeższej, do ostatniej, to VoiceOver, FN i strzałka w prawo. Delivered. Wtedy skaczemy na sam dół okna, tu słyszymy delivered, czyli doręczona, dostarczona Wajka wiadomość. W archiwizują się tylko takie linki do aplikacji, które i tu jest jakaś ta moja akcję. Ostatnia otwórz wiadomość, akcję. Kolejna. Store, to nie widzicie, mamy reakcję. Możliwość kliknięcia w reakcję i w jakiś tam sposób Delivery. Możemy zareagować. Odpowiedz, możemy też reakcję. Odpowiedzieć bezpośrednio na konkretną wiadomość, albo możemy po prostu odpowiedzieć w wątku, więc albo na konkretną wiadomość odpowiadamy, albo po prostu do danej osoby odpowiadamy tak o ciurkę. Poza listą wiadomości. Wychodzimy sobie z interakcji. Upuść pliki tutaj. Idę w prawo dalej. Mogę upuścić pliki, które zostaną w tym momencie wysłane do Tomka, bo Tomka mam obraz. Wybranego jako osobę, z którą ustawienia. Rozmawiam.
Mamy tutaj ustawienia, ale może ja zwiększę jeszcze poziom szczegółowości, żebyście słyszeli, że to są przyciski. Ustawienia tak samo możemy wywołać oczywiście komand przecinek i wtedy będziemy mieli do czynienia z ustawieniami globalnymi. Tam między innymi włączamy ustawienia dotyczące powiadomień. Tutaj mamy, jak słyszeliście, ustawienia profilu. Dodaj multimedia, przycisk, grupa. Możemy tutaj dodawać multimedia, które zostaną wysłane do Tomka. Mamy oczywiście pole edycyjne. Klasycznie nalepki, przycisk, emoji. Wyślij polub to, przycisk, grupa. I możemy oczywiście polubić kciukiem. Ale teraz tak, wyślijmy sobie wiadomość. Tomka nie widzieliśmy, żeby był aktywny, ale niedawno aktywny był Adrian, to spróbujmy się przełączyć na poprzedni czat. Zobaczmy, czy to Adrian, czy ktoś inny. Adrian Wyka, ok. To teraz przejdźmy sobie na pole edycyjne. I to jest pierwszy minus, czyli napisz wiadomość, którą chcesz wysłać, napisz wiadomość. Musimy przejść sobie w pole edycyjne, dotrzeć do niego, a ponieważ to jest irytujące i problematyczne, ja korzystam z hotspotów, czyli Shift Voice Over 9. Ustawiłem sobie hotspot w pole do wpisania. I teraz sobie wpiszmy Puk, spacja. Andrianie, jesteś tam? Tam, znak zapytania. Enter, wysyłam wiadomość. Nagrywam właśnie nowy vlog o Messengerze. Napiszesz dwa słowa, co o nim sądzisz? Napiszesz dwa słowa, co o nim sądzisz. Oczywiście o wersji na Mac OS. Oczywiście o wersji na Maco. Wysyłam wiadomo naciskając Enter. Teraz muszę przejść na tą listę ustawienia, wiadomości. Upuść pliki tu, lista wiadomości. Wejść z nią w interakcję i pamiętacie, voice over FM, strzałka w prawo. Przycisk, grupa. Jakiś odwrotny ukośnik wstawiłem sobie. Więc żeby za każdym razem tego nie powtarzać, to znowu sobie dam Shift, voice over i 8 w tym momencie, żeby wygodnie sobie przeskakiwać między tymi dwoma lokalizacjami w aplikacji. Tu oczywiście teraz są oczywiście o wersji na Mac OS. Wiadomości są wpisane. Napiszesz dwa słowa, co o nim sądzisz? Przycisk, grupa, odpowiedz. Nagrywam właśnie nowy vlog o Messengerze. Przycisk, grupa, odpowiedz. Przycisk. Minus kolejny tej aplikacji to to, że nie otrzymuję powiadomień o nowych wiadomościach w momencie, gdy jestem w oknie rozmowy. Odpowiedz, tu Adrian wcześniej zwrócił mi uwagę, że hello Piotrze, przycisk, grupa. Wiadomości, już pisze Adrian, hello Piotrze. Otwórz reakcję, odpowiedz, właśnie pisze z Messengera na moim maczku, przycisk, otwórz reakcję, odpowiedz, przycisk, przycisk, przycisk. Widzicie, dość sprawnie to idzie Adrianowi. Wcześniej mówił mi, że powiadomienia otrzymujemy tylko w momencie, gdy mamy zminimalizowaną aplikację, czyli gdy jesteśmy w innym oknie, wtedy te powiadomienia dźwiękowe dochodzą, ale voiceover nam ich nie odczytuje, czyli nie ma takiej sytuacji, jak ma to miejsce z wiadomościami iMessage, czy nawet wiadomościami z WhatsAppa na macOSie, gdzie VoiceOver je anonsuje w tle, że wiadomość przyszła i odczytuje jej treść. W Messengerze tego nie robi. Co nam Adrian pisze? Przycisk, grupa. Chwało plus ja, odpowiedz, przycisk, a ważnych miejsc nie użyj, odpowiedz, otwórz działa całkiem fajnie, chociaż trochę za dużo trzeba w nim się namachać, żeby docierać do poszczególnych wątków, czy wiadomości, przycisk, grupa. Okej, czyli tak, bo Adrian nie korzysta z ważnych miejsc. Przycisk, ale fajne, że idzie to w stronę coraz większej dostępności, lekko uśmiechnięta buźka, przycisk, otwórz reakcję, odpowiedz, przycisk, grupa. Super, przełączamy się w takim razie voice over 9, napisz wiadomość, naciskam, którą chcesz wysłać, napisz wiadomość. Edycję tekstu. Dzięki za opinię. Spacja. Już nie przeszkadzam. Przeszkadzam. Kropka. Dzięki miłego za opinię. Miłego dnia. Dnia. Kropka. Jak widzicie, program działa. Nie jest to jakieś szczytowe osiągnięcie dostępności cyfrowej czy dostępności dla voiceovera, ale w porównaniu ze wcześniejszymi wersjami to ten program wreszcie da się używać. Można z niego w miarę wygodnie korzystać. Jeśli będziecie korzystać z ważnych miejsc, to będziecie bardzo wygodnie się przełączać między poszczególnymi polami. U mnie to działa bardzo fajnie. Adrian właśnie mówił, że nie korzysta z ważnych miejsc, bo u niego w systemie one
nie działają w danej aplikacji, więc nie wiem, dlaczego tak się dzieje u niego. U mnie to działa całkiem fajnie, więc ja często korzystam w różnych aplikacjach, ustawiając sobie takie właśnie wygodne skróty do przełączania się między różnymi obszarami aplikacji. Wam też polecam. No i generalnie zachęcam was do dzielenia się opiniami, co wy sądzicie jako użytkownicy VoiceOvera i aplikacji Messenger w środowisku macOS. Jak dla mnie to jest taka mocna trójka z plusem. Czekamy na więcej. Mam nadzieję, że zespół, który pracuje nad Messengerem, wyciągnie wnioski, albo ekipa od WhatsAppa podzieli się z kolegami, bo to w końcu ta sama firma Meta, swoim doświadczeniem i poinformują ich, że fajnie jest, jak VoiceOver automatycznie odczytuje takie nadchodzące komunikaty. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, no to koniecznie to zróbcie, żeby nic wam nie umknęło, jakieś nowości. Oczywiście możecie też polubić ten odcinek, bo takich lajczków nigdy za wiele. Na dzisiaj ja kłaniam się wam nisko, zapraszam was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.